Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj wiem, że materiał miał być trochę inny zapowiedziany, ale byłem na giełdzie terrorystycznej i zakupiliśmy nowe zwierzęta, z czego jedno jest dość ciekawe, ponieważ kupiliśmy zbożóweczkę. Ale zanim przejdziemy do węża, pokażę dwa ptaszniki, które kupiłem. I jest to Iberapora diversipes oraz Neoholotele incei, ale w odmianie gold, gdyż mam już zwykłą odmianę. I też od tego ptasznika zaczniemy. I chciałem też posiadać tą odmianę barwną. Tutaj mam akurat Neoholotele incei classic, a tu jest właśnie gold. I zobaczymy, czy będzie widać właśnie różnice barwne tych dwóch pająków. No i widzimy, że odmiana gold jest jaśniejsza. Widać już złote elementy na karapaksie, gdzie u klasycznej odmiany tego jeszcze nie ma. Ale nie będę tutaj dużo bardziej się rozpowiadał na temat tego gatunku, gdyż opowiadałem o nim w filmie, gdzie przedstawiałem właśnie klasyczną odmianę barwną. Dlatego też teraz przejdziemy do Iberapory. Też nie chcę ryzykować tutaj, żeby coś się stało, dlatego zaraz je zamykam. Ale ładny ptasznik, podoba mi się bardzo. Jest bardzo ładny. Dobra. I teraz przechodzimy do Iberapory diversipes. Jest to ptasznik nadrzewny, który zamieszkuje lasy deszczowe Brazylii. Jak jest młody, jest bardzo ładnie ubarwiony. Z biegiem czasu niestety traci te ładne barwy, no ale i tak jest to bardzo ładny ptasznik. Szkoda tylko, że jest to tak samo krótko żyjący ptasznik jak Caribena wersji kolor, gdyż samice dożywają około 5-6 lat. I podobno jest też dużo bardziej ciężki do hodowli niż Caribena wersji kolor. Pod tym względem, w sumie to mogę zostawić tutaj, żeby było widać. Pod tym względem, że no jest duży potencjał na. Jest bardzo podatny na błędy początkujących terrorystów. Dlatego zaleca się już jakiekolwiek inne doświadczenie z ptasznikami, które mają też takie, że tak powiem, problemy. I no miejmy nadzieję, że będzie miał u mnie dobrze, bo. Trochę się obawiam tego typu ptaszników po przypadku z Caribeną. No ale zobaczymy. I co mogę o tym gatunku opowiedzieć? Jest to gatunek rzadko atakujący, ale jest niestety też, zdarza się, że jest bardziej agresywny od innych przedstawicieli z rodziny Avicularii. Zdarza się też, że agresję przejawiają dorosłe samce. I temperament tego gatunku jest bardzo podobny do rodzaju Iridopelma. Jest to ptasznik, który posiada bardzo słaby jad, zresztą jak większość ptaszników pochodzących z Nowego Świata. I co mogę o nich opowiedzieć jeszcze? Jest to gatunek, który niedawno pojawił się w polskiej terrorystyce, gdyż sprowadzony pierwszy raz był kilka lat temu i początkowo był sprzedawany pod nazwą Avicularia fasciculata. I rozmnożony był w Polsce kilkanaście razy. I jest chętnie kupowany ze względu na przepiękne ubarwienie. I faktycznie jest przepiękne ten zielono-niebieskie ornamenty na odwłoku wyglądają przepięknie. No i tak jak z Caribeną wersji kolor, mam nadzieję, że będzie miała u mnie dobrze, bo nie chciałbym, żeby Iberapora padła. I co? W dzisiejszym filmie to w sumie chyba na tyle, bo dużo też się nie działo. Wiem, że miał być inny materiał, ale wyskoczyła właśnie ta giełda terrorystyczna w Katowicach i stwierdziliśmy, że jedziemy. No i pojechaliśmy. I tak jak mówię, wróciliśmy z wężem, którego przedstawię zaraz. I tymi trzema ptasznikami.
Kupiliśmy złożówkę z tego powodu, że dziewczynie podobają się węże też i stwierdziła, że jak się w jakimś zakocha, to jakby kupimy, a że zakochała się w tym samczyku odmiany Snow, to wzięliśmy. No. Jest to niewielkich rozmiarów wąż, polecany dla osób początkujących przygodę w ogóle z terrorystyką, gdyż dorasta do około 1,30 m do 1,50 m zwykle ma, chociaż zdarzają się i osobniki, które mają po 1,80 m i samce są mniejsze od samic. I dlatego też stwierdziliśmy, że weźmiemy samca, już stwierdziliśmy, że wystarczająco samic mamy, bo no jak dobrze pójdzie, to większość ptaszników będzie samicami i wszystkie ikony na parcie, które mamy, też są samicami. O! Nie wiem, czy było widać, chciał mnie dziabnąć w palcach. Zaraz go odłożę, bo widzę, że nie ma ochoty być na rękach, dlatego nie będę go stresował niepotrzebnie. I co mogę jeszcze opowiedzieć? Jest to prosty w hodowli gatunek, żyje w naturze w Stanach Zjednoczonych. O, serio, mu się nie podoba. Próbuję kąsać. Dobra, odkładam cię, bo nie chcę być... A, tak. Jest to gatunek, który w naturze występuje w Stanach Zjednoczonych i zamieszkuje pola, lasy, bardzo blisko też osad ludzkich. Wiadomo, gdzie są ludzie, tam jest też pożywienie, zwłaszcza na wioskach, gdzie są zboża, dlatego też się nazywają wężami zbożowymi, gdyż przystosowały się do życia w środowiskach ludzkich, gdzie gryzoni jest masa. I co mogę opowiedzieć o tym wężu z takich ciekawostek? Podobno, jeżeli czuje się zagrożony, uderza końcówką ogona o podłoże, próbując udawać grzechotnika i szczerze, jeżeli serio tak jest, to nie mogę się doczekać tego zachowania, dlatego też chcemy domyślne terrarium wysypać taką grubą warstwą liści, bo chętnie bym to zaobserwował, bo jest to bardzo ciekawe zachowanie. Ale tak jak mówiłem, jest to nasz pierwszy wąż, nie wiemy jeszcze czego się spodziewać, dużo też nie mogę opowiedzieć o hodowli węży, gdyż nie mam w ogóle jeszcze doświadczenia z nimi, więc mam nadzieję, że Maurice, bo tak został nazwany, będzie miał u nas dobrze i że będzie fajnie rósł i będzie nam sprawiał z dziewczyną przyjemność w obserwacji. I w dzisiejszym filmie jest to na tyle. Dziękuję za oglądanie i będziemy się widzieć w następnym razem. Cześć!